Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 2017 roku w punkcie 8 zatytułowany Muzyka instrumentalna zawiera następujący zapis. W Kościele łacińskim organy piszczałkowe należy mieć w wielkim poszanowaniu jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie potęguje wzniosłość kościelnych obrzędów, a umysły wiernych porywa ku Bogu i ku rzeczywistości nadziemskiej. Dzisiaj nasze serca wypełnia ogromna radość, że organy piszczałkowe znajdujące się w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie zostały gruntownie wyremontowane, poświęcone i oddane do użytku na chwałę Bożą i uświęcenie wiernych. Instrument, jak słyszeliśmy już, o trakturze elektryczno-pneumatycznej został zbudowany w 1961 roku przez firmę organistrzowską Zygmunt Janusz Kamiński z Warszawy. Pierwotnie posiadał 25 głosów, obecnie ma 27 głosów, gdyż został rozbudowany o 2 głosy językowe. Taka ciekawostka, instrument posiada 1833 piszczałki, najkrótsza ma 0,5 cm, a najdłuższa 5 m i 60 cm. Gdybyśmy byli tam na górze, to te rozmiary by na pewno ukazały się bardziej naszym oczom. Jako przewodniczący Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej wyrażam ogromną wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczynili się do remontu tego instrumentu. Dokładny przebieg prac zostanie za chwilę zrelacjonowany przez pana Sebastiana Adamczyka, rzeczoznawcę organowego diecezji łomżyńskiej. Ja życzę tylko, by brzmienie nowo wyremontowanych organów piszczałkowych dodawało majestatu obrzędom kościelnym oraz unosiło umysły i serca wiernych do Boga. Szczęść Boże wszystkim.